Witam serdecznie, z tej strony Vini. Będzie to filmik, który będzie opowiadał o tym, jak grać terenami, ale nie tylko. Będzie to filmik, który będzie opowiadał, jak ogólnie grać w StarCrafta. A więc jestem świeżym graczem. Gram dopiero około pół roku w StarCrafta. No i staram się szukać różnych rzeczy, które pomogą mi stać się lepszym graczem. Grać cokolwiek, ogarnąć tą grę, bo no, mówię, gram pół roku, jestem cienkim bolkiem, od razu mówię, nie? Ale znalazłem kilka rzeczy takich wspólnych, nawet i dla grandmasterów, nie wiem, no, dla każdego. Czyli ogólnie mechanika gry jest wspólna na praktycznie każdym poziomie, znaczy powinna być, nie? Warto też o tym wiedzieć. Ciężko znaleźć cokolwiek na internecie, no głównie na YouTubie szukamy, nie? Jest kilku polskich gości, których serdecznie polecam. Chodzi mi o Indiego. Bardzo fajne filmiki, wiele można się nauczyć, szczególnie jeśli ktoś gra w protosami. Naprawdę super sprawa, polecam. Co prawda ja gram terenami, czyli, ale jest wiele, tak jak powiedziałem, wiele wspólnych rzeczy, które warto ogarniać i warto oglądać innych. Przede wszystkim rozwijamy się na początku, jeśli chcemy szybki progres. Rozwijamy się poprzez oglądanie streamów, oglądanie filmików. Po prostu nie musimy przecierać się przez pewne szlaki. Można podpatrzeć innych. A więc tak, przejdźmy do gry. Jest kilka rzeczy, o których chciałbym wam powiedzieć. Na przykład chodzi o supply. Musicie cały czas umożliwiać swoim jednostkom, swoim oddziałom miejsce. Tak jakby nie możecie łapać supply bloków, czyli dobudówka bardzo istotna, dzięki której możecie cały czas produkować. Każdy supply block zatrzymuje was. Wasz przeciwnik, no powiedzmy, nie robi tego i systematycznie produkuje dzięki temu więcej armii i szybciej. Nadwyżki. Spalamy je oczywiście. Przede wszystkim nie doprowadzamy do tego, żeby one w ogóle się tutaj pojawiały. Nie jest to takie proste. Zaawansowani gracze potrafią to robić może nie perfekt, ale bardzo dobrze. My, czyli ten poziom, który ja reprezentuję, bardzo nisko, bardzo cienko, staramy się to utrzymywać tak, żeby no, nie przekraczało jakichś tam kwot astronomicznych, nie? Czyli jeśli widzimy, że możemy coś wbudować, robimy to. Dostawiamy budynki, baraki, wszystko. Nie róbmy nadwyżek, po prostu spalajmy to. Ja i zawsze, kiedy tylko to możemy. A więc tak, kolejna sprawa, przypisywanie klawiszy. Jeśli nie macie tego ogarniętego, jeśli nie potraficie tego robić, zostawcie wszystko, skoncentrujcie się na przypisywanie pod klawisze. Bez tego nie da się grać w grę StarCraft. Kolejna rzecz. Nieustanna produkcja CV i ekspansje. Wiecie co, możecie się bawić. Każdy na pewno próbował w coś szybkiego, czyli wiecie, przechodzi na ladderze z przeciwnika na przeciwnika, szybko go na jakimś patencie przechodząc do 6-7 minut, zaskakując oczywiście oponenta. Można to robić, ale trochę mija się z celem. W żaden sposób moim zdaniem to nie rozwija. Później na wyższym ladderze nie ma to swojego zastosowania i niestety, ale jest to cienka opcja. Zdecydowanie nie rozwija, nie polecam. Można się pobawić, ale nie polecam. Na początku sam się tak bawiłem, ale później zrozumiałem, że nie tędy droga. Co jeszcze? No, produkcja SFA, jak już mówiłem, nie? Nie korzystam z żadnego build ordera, przynajmniej na tym poziomie, na którym ja jestem, czyli cienko. Nie potrzebuję build ordera. Nie gram z takimi przeciwnikami, na których to byłby dobry patent i to byłaby właśnie właściwa droga do tego, żeby coś zwyciężać więcej i lepiej sobie radzić. Nie, gram naprawdę w silver czy tam w złoto i nie potrzebuję czegoś takiego. Ale są pewne definicje, których się na przykład trzymam. Jeśli chodzi tutaj, zawsze na pierwszy magazyn buduję na 9 supply, na 12 wchodzę w pierwsze baraki, na 15 Orbital Command Center, przepraszam, na 13 jeszcze jest pierwszy gaz i to są tylko takie chyba rzeczy, których się trzymam. Później nic jakoś tam, a później to zależy od przeciwnika. Co on robi. Wtedy rozwijam się tak jakby troszeczkę pod niego i tak, żeby to zwyciężyć. Skautowanie, ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Panowie i panie, mega ważna sprawa. Nie jestem tutaj akurat mistrzem skautowania. Cały czas się tego uczę. Próbuję to jakoś ogarniać na tej małej mapce, żeby po prostu mieć jakie pojęcie na temat, co robi mi przeciwnik. Gra StarCraft opiera się na kontrowaniu. Też nie jestem tutaj jakimś fenomenem. Niestety cienko mi to idzie. Nie zawsze potrafię wszystko skontrować.
Po prostu brak mi wiedzy, dlatego też oglądam dużo filmików, bo nie potrafię sobie odpowiedzieć sam na wszystkie pytania. Szukam to u innych ludzi. Skautowanie zdecydowanie podstawa w StarCraft. No musicie wiedzieć po prostu, co produkuje wasz przeciwnik. Ok, ustawiłem CV na chyba na poziom wyższy. Dobra, zobaczcie mniej więcej, jak ja to gram. Jak mi to wychodzi. A więc tak, wróćmy do gry. Przypisałem właśnie centrum dowodzenia pod piątkę. Poszła pierwsza z CV. Niestety na początku gry, tak do 10 minuty w StarCraft, no może nie do 10, do 7, do 6, nic się nie dzieje w tej grze. Ten początek zawsze jest standardowy, no idzie usnąć czasami, ale, no, ale też jest bardzo kluczowy. Dlatego warto trzymać tutaj rękę na pulsie i robić wszystko prawidłowo. Warto zwrócić też na jedną rzecz, SCV-kę od razu poprzez skróty klawiszowe dodałem do tego, żeby wróciła do minerałków. Istotna sprawa. Ok, mamy 12 supply. Pierwsze baraki. Baraki od razu przypisałem pod klucz, pod skrót klawiszowy w moim wykonaniu numer 4. Nie kolejkujemy. Musimy mieć cały czas pieniądze do dyspozycji. Trzynasty supply. Pierwszy gaz. Wyślijmy sobie pierwszego scouta. Przypisałem go pod jedynkę. Kończy nam się gaz, zaraz będziemy musieli dwie automatycznie SCV-ki wysłać do gazu. Ok, kończy nam się baraki. Idzie pierwszy Marines i centrum dowodzenia. Dodajemy Orbital Center. Pamiętajmy o supply'ach. Pamiętamy o wysyłaniu mułów. Sorry, myślałem, że gram przeciwko Protossom. Tylko tutaj troszeczkę inaczej bym zrobił. No, na pewno zabudowałbym się od tej strony. Ale już trudno, zobaczmy. No może wygramy, może wygramy. Może nie będzie tragedii. Okej. Nie wiem, jak to się stało. No ale w każdym razie, dobra, gramy dalej. Pamiętajmy tutaj cały czas o supply'ach. Musimy to koniecznie dostawić. Okej. Czyli gramy przeciwko zergom. Nienawidzę grać przeciwko zergom. Bardzo słabo mi to wychodzi. Zazwyczaj, no niestety, w topy. No ale gramy. Tak jak mówiłem, pamiętamy cały czas o... Okej, możemy sobie ustawić coś, może niech jeden Marines pójdzie pod wieżę Zelnaga. Okej, steampack, konieczne. No, jak gramy przeciwko zergom, podstawa na samym początku gry. Ważne jest, żeby ten steampack jednak zrobić. Dobra, mamy 400, okej, możemy dostawić sobie kolejny orbital centrum dowodzenia. Od razu je przypiszemy. Dobra. Trochę mi się zakolejkowało. Jest, przejdziemy, poszedł. Dobra. Tak zwana gitara. Gotowy. Super. Wszyscy się cieszymy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
Dobra. Rozmieć mój supply bloka. Dobra, nie szkodzi. Mułek. A zobaczmy sobie mniej więcej, co oni robi. Nie bójcie się wysyłać skanów. Patrzcie, plus minus, co oni tam robią. Okej, okay, już widzimy. Karakany. Czyli potrzebujemy. Co jest kontrolą na karakany? Marudery. Chyba będziemy musieli więcej tego budować. Już jesteśmy powoli, dochodzimy do takiego stanu. O, o, nie przypisałem jednego baraka. Nie szkodzi, dobra, myślę. Wydaje mi się, że zaraz dostawimy troszeczkę baraków, bo mamy już dwie koncerty. Tak zrobimy. Pamiętajcie też o to, żeby w miarę z jakąś logiką stawiać te budynki, to znaczy w rządkach robić tego, nie róbcie tego chaotycznie. Dobra, punkt zbiorczy pójdzie tutaj. Okej. Okay. Ważna sprawa, jeśli mamy już drugą command center, dwa punkty zbiorcze do nowej bazy. Okej. Okay. Dobra, myślę, że więcej SFR tutaj nie potrzebujemy na tej bazie. Wszystko nie idzie tutaj. Chcemy wygrać. No nieważne z kim gramy, czy gramy z komputerem, czy z kolegą. Chcemy wygrać za wszelką cenę, tak? Bo mamy już to zapisane w genach. Chcemy wygrywać, dużo wygrywać. No i dobrze, a co? Dalej zadbajmy o rozwijanie naszych marinesów. Dobra, myślę, że możemy dostawić kolejne... Może nawet wcześniej to powinienem zrobić, ale spoko. I mamy supply bloka. Nie szkodzi. Tak, z tego jakoś wyjdziemy, no. Mam nadzieję. Zobaczymy. Nie chciałbym, żeby był wstyd już na samym początku, a pewnie będzie wstyd niejednokrotnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Dobra, na pewno też musimy zadbać o sprawę... A, nie są tutaj. Dobra, myślę, że powoli wyjdziemy z tym wojskiem. Zobaczmy, co oni mają. Okej. Gdzie jest to wejście? Gdzie jest ta rampa? Sorry, przepraszam. Dobra, cały czas dbamy, pamiętajcie o to, żeby jednak wojsko szło. Jak widzicie, nawet nie mam nadwyżek. Super. Wow. O, ziomeczku, gdzie idziesz? Dobra, już mnie zaskoczył, ziomek. Tutaj jest ziomek, prawdziwy ziomek. Niewyskautowane, panowie, niewyskautowane, okej? Okay? Dobra, zróbmy inaczej. Dobra, idzie mi bazeczkę. Dobra, wezmę szybko włók, żeby to reperowali. Jest szansa, nawet jeszcze jednego, jest szansa, że mi tego nie zniszczą, a zdążę wojskiem dojść. Nie widzi. Pierwszy przykład. Co tu dużo szukać? Dobra, steampack, jedziemy. A na ziemię. Na pewno wiecie o czym mówię. No i co? No i pozbyliśmy się, tak? Tej szaranczy. Od razu, tak jak mówiłem, rozwijamy umiejętności, tak? Dobra, idziemy z kontrą, idziemy szybko z kontrą. Mówię, tutaj szału nie ma, oczywiście jakichś wielkich rzeczy nie odkrywam. Dobra, już mamy nadwychy, tak? Zróbmy jeszcze troszeczkę, ile tego jest. Jeszcze trochę możemy dobudować. Szału jakiegoś nie ma, dobra. Mamy nadwychy, tak jak mówiłem wcześniej. No, budujemy budyneczki. Z tego ten. Nie idę akurat tutaj w faktorkę ani w dropy. Bo gram przeciwko komputerowi, nie potrzebuję tego. Mam nadzieję, że nie będzie to jakieś wielkie plany. Patrzmy, co mają. Kurwa, tego nienawidzę. Nie potrafię dobrze z tym walczyć, niestety. Dobra. Jedyne, co możemy zrobić, na steampaczku wjeżdżamy. Troszeczkę ich rozdzielmy, bo może być więcej. Dobra, punkt zbiorczy już przed bazą, bo już chyba będzie po grze. Pamiętajcie, jeśli coś takiego robicie, wbijajcie się, nie bójcie się. Wybijajcie jego produkcję, jak to tylko możliwe. Cały czas produkcja wojska.
na tyle, na ile to możliwe oczywiście. Dopisujemy boraczki nowo powstałe do punktu zbiorczego i idziemy dalej. Magazyny, tak? O, dobra, tutaj moje CV oczywiście stoją i nic nie robią. Trochę chaotycznie położyłem, ale cóż. To jest minuta 13, już niedługo będzie czas na... Dobra, nie szkodzi. Aha! Dobra, bierzemy wszystkich malinców, jakich mamy i wbijamy się. Na steampunk, powiedzmy. Jak już szał, tutaj nie ma, no. Te też... Dobra. Przypiszemy dwie do gazu. Od razu sprawdźmy. O! Szał tutaj jakiegoś nie ma, po prostu muszę mówić, a choć szlachę mówić i koncentrować się na grze. Tak więc na pewno to też trochę inaczej wygląda. Inaczej gram jak jestem skupiony w 100%. Tak, jak mówię, wiele się nie działo. No, szybko akcja, mam 15 minutę, czyli powinno iść już. No, naprawdę, powinno, kolejny command center powinien iść. No i co? I jak to wygląda mniej więcej? Zobaczcie, tutaj powiedzmy, że już olewam już tę grę, bo tam się już wiele nie wydarzy. Nie muszę tam patrzeć na to, ale mniej więcej, plus minus. A więc tak, pokażę wam. Poszedłem tutaj typowo tylko w Marines i w Marudery, dlatego że gram z komputerem, nie potrzebuję więcej. Mam dwie bazy i tutaj z pacją przychodzę pomiędzy bazami. I moje SCV na jednej bazie mniej więcej tak wygląda. Więcej nie potrzebujecie. Na drugiej bazie podejrzewam, że jest za mało troszeczkę. Powinno być troszeczkę więcej, powiedzmy, do tego momentu. I jest ok, nie potrzebujecie więcej. Była 15 minuta i zacząłem produkować trzecią bazę. Koniecznie, no musicie o to dbać. I zobaczcie, ile dostawiłem baraków. Jest 9. Powinno być tak naprawdę więcej. Już przy tej rozgrywce oczywiście powinny być też dostawiane inne budynki, takie jak Faktorka, Starport i no, dropy. Przede wszystkim Terranian dropy. Ale tak czy inaczej, no mniej więcej tak wygląda przynajmniej z mojej strony mechanika tej gry. A więc w następnym odcinku, ten odcinek powiedzmy, że kończy się już. Widzicie, to jest jeszcze, pokażę, pancerz piechoty, teraz bardzo ważny, tak jak mówiłem, nie? Ten odcinek już się kończy, no zobaczymy. Automatycznie później idę w następnym odcinku będę grał na laderze, zobaczymy, no będziemy grali z pierwszymi ludkami z ladera, no zacznijmy od silver, no dużo więcej nie potrafię, złoto to jest max, naprawdę, nie wiem, chociaż zobaczymy może inaczej, czy będzie jakiś progres podczas tych filmików, czy w ogóle będę miał czas na to, żeby to nagrywać. Robię to przede wszystkim tak, bo mamy niedzielę, słoneczną niedzielę i nie chcę mi się iść grać w piłkę nożną na boisko z chłopakami, nie? Przyrosłem do... O, patrzcie, ty, no nie mów, człowieku. Co jest grane? A ja o tym nie wiedziałem. Widzicie, jaki mam scouting? Tak więc, no, śmieję się oczywiście, nie? No, tak więc mam nadzieję, że powstanie drugi filmik. Proszę, nie śmiejcie się za wiele. No, nie mam jeszcze wprawy w robieniu filmików i to jest pierwszy taki. To są moje pierwsze wypociny. Ale mam nadzieję, że będzie drugi filmik, jeśli to będzie się oglądało jakoś i... Będzie miało wzięcie, jeśli to w ogóle ma sens, jeśli lubicie coś takiego oglądać, będziemy się widzieć jeszcze raz. Dzięki, na razie, hej!